Jeździmy tą deską dzisiaj. Słucham. Witam. Dzień dobry. Pani Karolinka. Czy mogę pomóc? Deseczka snowboardowa. A, witam. 20:19, 5 minut minęło ledwo, co? No właśnie, dlatego się dziwię. Nie no, bo dobry sprzęcik z tego co widzę. Pani jeździ na snowboardzie trochę? Wie pan co, jeździłam na snowboardzie, ale przerzuciłam się na narty, bo mi lepiej wychodzi. Aha. A deska nie była ani razu używana. Nigdy? Wypożyczałam. Aha, a na narty teraz pani ma ochotę? No tak, bardziej na nartach, tak. A powiem pani, czy ta deska sporo wytrzyma? Bo na przykład ja tam ważę setkę. Żeby się nie połamała, nie? Bo ja skakać lubię na desce. Jedną miałem, to pękła po 2 latach. Powiem panu, że nie mam pojęcia, czy ona tyle wytrzyma. No jest nowa, to może i wytrzyma, ale... To pani na desce nie skacze, tak? Nie. Na nartach pani teraz skacze, tak? No, jeżdżę, nie skaczę. Do skakania to jeszcze daleko. A na kutasie pani skacze? Halo? Nie, muszę się schować. Muszę się schować. Czaja, Extremite, Marcin Rojo, Rudyś, dziękuję za suba, piona. Ale kurwa bezczelny ham, co? Bezczelne to było, co? Cios jak chuj. Na nartach pani nie ska... nie. Na snowboardzie pani nie skacze? Teraz na nartach pani skacze. A na kutasie pani nie skacze? Ja to lubię. Elo, Rafał.